Nieskazitelna cera, mocno podkreślone usta, wyraziste oczy, luźno spływające fale i loki albo gładko zaczesane eleganckie upięcia to trendy, które obowiązują w sezonie karnawałowym 2018. Tyle swobody panie nie miały chyba nigdy. W tym roku mogą zaszaleć zarówno z fryzurą, jak i makijażem, twierdzi Maria Myszkowska, właścicielka jednego z suwalskich salonów. Jakie trendy obowiązują i co zrobić, by nie przesadzić zarówno z makijażem, jak i fryzurą? Dopasować na pewno trzeba do typu urody, do wieku, prawda? Z tym, żeby makijaż wyglądał dobrze, żeby trzymał się tak, jak należy, no bo zależy nam oczywiście na tym, żeby makijaż karnawałowy przetrwał całą noc. Więc należy odpowiednio skórę przygotować. Na skórze dobrze przygotowanej, na skórze nawilżonej, dotlenionej, ujędrnionej, wygładzonej, makijaż będzie trzymał się lepiej. Suwalczanek z nawykiem dbania o cerę przez cały rok nie brakuje. Ale są i takie klientki, które o karnawale przypominają sobie tuż przed balem. Mamy oczywiście też zabiegi takie bankietowe, typu last minute, które też tą skórkę nam przygotują do takiego makijażu. W tym karnawale nowość. Zdecydowanie możemy odpuścić sobie regułę, zgodnie z którą przy mocno podkreślonym oku słabiej akcentujemy usta lub na odwrót. Teraz ważne jest, by tworzyły one perfekcyjną całość. Mocne oko, mocne usta, kolory, które królują w tym sezonie, to my stawiamy na makijaż wieczorowy typu smoke eyes. W tym makijażu jest dobrze naprawdę, każdej kobiecie jest dobrze. Kolory, czyli to była taka przydymiona czerń, burgund, fiolety, brązy, złoto, rdza, no oczywiście cienie brokatowe, metalizowane. Stawiamy też na mocno podkreślone rzęsy. W makijażu wieczorowym fajnie nam wyglądają rzęsy przyklejone w kępkach do naszych rzęs naturalnych albo w paseczku przyklejone do skóry. No i oczywiście przy makijażu oka dobrze jest pomyśleć o pięknie wystylizowanych brwiach. Podobno mężczyźni, patrząc na kobietę, najpierw dostrzegają jej usta. Warto więc poświęcić im nieco uwagi. Jeżeli chodzi o usta, no to króluje ponadczasowa czerwień, burgundy, kolor marsala, to jest takie bordo złamane brązem. Ciemne usta nawet w kolorze bakłażana, ale i usta w kolorze nude również. Przy makijażu wieczorowym też jest ważne odpowiednie zastosowanie różu, bronzera, rozświetlacza. Rozświetlacz jest świetnym kosmetykiem i tutaj na wieczór to jest po prostu konieczność. Całości dopełniają eleganckie fryzury. Ciągle modne i lubiane przez suwalczanki są gładkie, eleganckie koki, ale obok czasochłonnych i wypracowanych do najmniejszego szczegółu upięć w tym roku nie brakuje swobody, fantazji i odrobiny wiatru we włosach. Delikatne fale, delikatne loki. Młode dziewczyny fajnie wyglądają też w upiętych wysoko końskim ogonie. Nadal modne są fryzurki z elementami warkocza. Takie bardzo kobiece fryzury. Z tym, że do fryzur wieczorowych bardzo modne jest biżuteryjne ozdoby, czyli w kolorze złotym, srebrnym, mieniące się takie kolorowe kamienie, ale tutaj też jakby należy zwrócić uwagę na to, żeby to zgrać z kreacją. Jeżeli mamy bardzo bogatą taką zdobioną kreację, no to wtedy wiadomo, że z tymi ozdobami we włosach troszeczkę ostrożniej. Ale jeżeli kreacja jest taka skromniejsza, na przykład typu mała czarna, no to możemy sobie zaszalić z tymi ozdobami we włosach. Styliści nie zapominają też o paniach z krótkimi włosami. Przy krótkich włosach u pań to też można taki rokowy charakter fryzurce nadać. Też można właśnie gdzieś tam jakąś przemycić biżuteryjną taką opaskę, czy właśnie taką spineczkę biżuteryjną. Także niekoniecznie takie zwykłe modelowanie. Nie możemy też zapomnieć o paznokciach, upomina Maria Myszkowska. I tu będą też ponadczasowe czerwienie, bordo, burgund, bakłażany, fiolety, w tym sezonie również granaty, zielenie, no i też biżuteryjne zdobienia na paznokciach. Rolą w kosmetyczki i fryzjera jest nie tylko wykonanie makijażu czy ułożenie włosów, ale też bardzo istotne doradzanie klientce, w jakich kolorach i fryzurach będzie wyglądała najkorzystniej. Często wiedzą to lepiej
lepiej niż same klientki. No, czasami trzeba troszeczkę pójść na kompromis, być elastyczną, ale najczęściej udaje się nam klientkę przekonać, że klientki nam ufają, że przynajmniej nasze stałe klientki nam ufają naprawdę, jeżeli chodzi o fryzurę i makijaż. Przed nami jeszcze trochę szaleństw karnawałowych. Zatem udanej zabawy, miłe panie.